byłeś kiedyś murzynem? Byłem. Wiesz, ale co to jest przekaz podprogowy? Nie. Wyglądasz film i nagle ci taki urywek, który twój mózg tylko ryfruje. Chcesz Coca-Coli się napić. O, k***wa znawczyni. Pranie robić tam! Pranie robić! Dlaczego mówisz do niej pranie ona robić? Ona potem ci wytłumaczy. Maski mogę sobie wyłożyć. I ty się dziwisz, że nie masz bawy. I kolegów w pracy. No nie mam kolegów w pracy, same te. Co? Nie będę mówił. Halo, oto dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil i wiecznie w formie i wiecznie żywa legenda. Nie Kamil. Przede wszystkim dziękujemy za pocztówkę od dziadka Tomka z Weinheim. Moc gorących pozdrowień z Niemiec dla całej ekipy K&NK, kabaret na dwóch kołach, GmbH. O, to takie oznaczenie, GmbH. Po niemiecku jest GmbH. Dziękujemy, to bardzo miłe. Nie mieliśmy jeszcze od Niemca, co? Nie, bo no to właśnie. Pan Polak, ale z Niemiec. Nie, jest napisane Rojan Nogaj. Dziękujemy, panie. Von Nogaj, to może z tego CK Dezerterzy, tam był von Nogaj. Może być, to on, cyk. Uwaga, słuchajcie, doszły w końcu do nas bardzo fajne rowery, bo ponieważ mówi się oficjalnie bądź nieoficjalnie, tu pan operator potwierdzi, który miał przyjemność jeździć na również innych rowerach elektrycznych, że Specialized produkuje jedne z najlepszych rowerów elektrycznych na świecie. Jest? Prawda to? Prawda. Lepsze od tamtego to? Tak. Trochę dziwnie, bo będziemy mówili przy rowerach elektrycznych o tym, że się zmieniła ich konstrukcja. No ale tak, to jest najważniejsze, ponieważ dla Specialized kto produkuje silniki? Bros. Broze, bardzo dobra firma. Broze która... czy Bros? Mario Bros. Warner Bros. Też może być. Produkuje silniki, to działa bardzo fajnie. Dodatkowo w rowerach Speca jest coś takiego, co się w ogóle nazywa Mastermind, czyli komputer, który steruje całą naszą wycieczką, całym naszym rowerem. Bo to na aplikacji ustawia. No. Bo to się łączy z aplikacją. Może sobie telefon zaczłapać i masz. 30. Ale możesz sobie sterować, że jak masz naładowaną na przykład pełną baterię i chcesz dzisiaj jeździć przez 5 godzin po górach, no, to wiesz, że on będzie dodawał ci i puszczał mocy tyle, ile powinien, abyś przejechał całą wycieczkę ze wspomaganiem, aby ci się nagle nie skończyło? Całą wycieczkę. Ale ty rozumiesz, jakie to jest mądre? No. On za ciebie będzie dawał mocy tyle, ile trzeba. A tu jedna rzecz mi się nie podoba. Wiem, czy tak w samochodach jest, ale to jest rzecz, która brzmi absolutnie genialnie. No pomyśl sobie tak, tak o tym. Tu jeszcze jedną genialną rzecz, żeby oni wymyślili. No. Żeby baterię wyjąć tak ładnie, tak. Pszt, pszt. No nie da się. No nie, w tym się nie da. W tych nowych Tero już się da. Tak, w tych ale idąc dalej, co się w nim głównie zmieniło? Przede wszystkim ten rower został wyprodukowany w technologii... Mulet, no przecież mulet, koło było większe, mniejsze. Tak. Z przodu czyli... większe, z tyłu mniejsze. Czekaj, tu mamy analogię do tego, do szosy. Grube koło, cienkie koło, duże koło, małe tak, koło. Z tyłu mamy koło 27,5, potocznie zwane w Białymstoku 27 and halfer. Tak. Tak? Albo 650 by. Jak? Bullet? Białystok. O, 600. Może dlatego dla nas zmienili. No. Właśnie, z przodu mamy koło 29 cali 29er, ale uwaga. W związku z tą zmianą została poczyniona zmiana konstrukcyjna w ramie i mamy geometrię bardziej progresywną. Ta geometria została zaciągnięta z roweru, co się nazywa Stump Jumper Evo. Stump Jumper. No. A Stump Jumper ze względu na swoją geometrię, konstrukcję ramy oraz walory jezdne dostał nagrodę Bike of the Year na znanym i cenionym portalu anglojęzycznym Pimp Bike. Pimp Bike. Tak. A ty wiesz, że jak ty mówisz ale to wszystko takie... powiedziałem jednym tym. Ty wiesz, że jak ty mówisz takie informacje, no, to nie wszystko dociera, bo jest udowodnione, że jak ludzie oglądają też informacje w wiadomościach jakichkolwiek, no, to więcej niż połowa nie dociera do nich. No to dobry rower jest i geometrię dobrą ma. O. A ile on potrafi dać mocy watów? Nie wiem. No. 90 Nm daje. To moment obrotowy no jest 90 obrotowy, no. A no. Co on daje? 565 watów mocy energii. 565 wiesz ile to jest?
500, mniej niż 600, więcej niż 500. No tak. To jest bardzo dużo, a tak technicznie mówiąc, powoduje to to, że jest to jeden z najmocniejszych, najsilniejszych i najszybszych rowerów elektrycznych w swojej klasie. Tak, a teraz powiem Ci jeszcze lepiej, powiedz. Bo jest tu z operatorem, patrzyliśmy i ten amortyzator z przodu to jest Rock Shox, yes. A w tamtym to jest Lis, yes, Fox. Yes. I teraz zobacz, który wygląda Ci na taki bardzo mosiężny amor, taki gruby? No tamten. No to my z Sociukiem odwrotnie. No. To jest 35 średnicy goleni, tamto jest 36, a wydaje się, że tam jest co najmniej 38. Bo jest w połysku. No, nie i grubsza korona. No. No. Super. Super, no. Ale, bo trzeba sobie zadać najważniejsze pytanie, bo tutaj będziemy porównywać troszeczkę. Jak żyć? Te dwa rowery, jak żyć? Generalnie rabat 5 zł jest, jak ktoś chce kupić, to proszę się powołać na... Naliczany od ręki jest. Proszę się powołać na ostatnią prośbę pana ministra. 5 zł albo jak rabatu jakiś... dajemy. I uwaga, i teraz przechodzimy do meritum sprawy, bo są dwa meritumy sprawy. No. Pierwszy to jest Specialized w rowerach elektrycznych, w rowerach też niektórych swoich... Hopkerskich. Skoczkowych. Zmienił nomenklaturę nazewnictwa rozmiarów ram. Aczkolwiek onegdaj, powiem Ci... Tudzież onegdaj, aczkolwiek jak to mawiały starożytni Rosjanie... Zawsze starożytni Rosjanie to mówili. Nie wiem, czy Ty wiesz, bo to jest S3, tam masz S ile? 5. No a jest też S1. Tak. I czym się różni S1 od reszty? Wiesz? No, rozmiarem. To też, a czym jeszcze? Tu jest 160 skoku, a jest jedynka 150. Tak, ale generalnie o co chodzi? Słuchajcie, S-sizing przez speca został wprowadzony po to, aby móc jeszcze bardziej dopasować odpowiedni rozmiar dla danego jeźdźca, a dany jeździec oprócz wzrostu powinien się sugerować swoim doświadczeniem na rowerze. Tak, tak jest. Tak jest. I generalnie jest aż 6 rozmiarów, czyli to licząc na starożytnych Rosjan, to jest XXS, XS, SM, LXL. Nie, albo bo jeszcze, odwrotnie. No, albo odwrotnie, albo 2XL, a od XS. Tak, ale przechodząc do meritum sprawy, idąc dalej, bo różnica pomiędzy tymi, bo w ogóle to jest najtańszy full elektryczny ze speca, 29 tysięcy polskich złotych, minus 5. Ten kosztuje 34 tysiące, minus 5. Tylko tych mamy więcej na stanie, ale to nic. A tych mamy czy warto mniej dopłacić 5 tysięcy złotych? Bez dwóch zdań warto dopłacić 5 tysięcy złotych. Uwaga, dlaczego proszę mówić. Bo mamy 5 zł rabatu i tak na każdym. Więc już nie 5, więc tak. Już warto. Tak. A tu dropery to też inne mają skoki. Te ale droperów. Transixy są tutaj X. Więc tak, się. Ten generalnie ma tak grupę SX-a z ramowskiego Orła. Ten ma GX-a. Ten ma GX-a i tam jest rozpiętość kasety 1152. Tu jest... wróć! GX to jest 1052, tu jest 1150. Tak. Mamy lepsze zatrzymajki tam. Tak. Chociaż jedne i drugie są cztery pistony mają. Cztery tłoki. Pistony, tak jest napisane po angielsku. Four piston. Tam generalnie no Fox troszkę lepiej będzie działający amortyzator chyba jednak. No tak, tylko Shooty w przypadku jest Foxa jest taki problem, że RockShoxa ogarnia każdy serwis rowerowy wszędzie, a Foxa... Ale rama jest ta sama. Ale rama jest ta sama. Przy czym to od strony technicznej, ale to co jest najważniejsze. Model tańszy ma baterię o pojemności 500, model droższy ma baterię o pojemności 700, czyli już naprawdę na bogato, bo 700 to już jest bardzo, bardzo dużo. I tylko trzeba sobie zadać pytanie, bo 500 przyjeździ i tak lekko ponad 100 km zrobi, miękko falcik, nie? Znaczy to zależy, generalnie jest 30 czynników branych pod uwagę od tego, od temperatura, wiatr, deszcz, ja bym słońce, go kupił, śnieg, filigranowy zawodnik, mniej filigranowy i zawodnik. I stawił cienkie opony, o takie cieniutkie. I po szosie i po asfalcie bym jeździł. Tak, ale... I stówę zrobię. Ale generalnie, jeżeli myślicie o zakupie roweru elektrycznego i chcecie mieć rower wygodny, którym będzie się fajnie jeździło fulla, którym będziecie jeździć przede wszystkim w terenie, bo takiego roweru się nie kupuje, żeby jeździć o sobie po bloku, dookoła komina. Po bloku? Dookoła bloku się mówiło, dookoła trawnika te sprawy, wiesz. No. A tu jeszcze jedna rzecz jest ważna. Do której warto żyć. Tu kąt główki jest regulowany. Nie tylko. A co jeszcze? Dobra, zaraz. To chciałem powiedzieć, że to dobry rower i można kupować. Tak, ja ale jest kąt główki kiedyś... regulowany, bo jeżeli chcecie sobie zrobić geometrię, już się jesteście na tyle mocnymi riderami, to możecie sobie poprzez zmianę tam takich pierścieni w główce
zrobić inny kąt główki i ta różnica sięga aż do 7 mm. Dobrze mówię? Tak, operator, a on tu jeszcze coś pokazuje. Tak, bo i tutaj co, tu mamy low high, tu z tyłu. Tak, bo nie można tu jeszcze zmienić troszeczkę geometrię poprzez zmianę ustawienia tylnego koła, bo co jest istotne, to co mówiłem na początku przy tej progresywnej ramie. Przez to, że do tyłu dano mniejsze koło 27 1/2, to się ogon skrócił. Skrócił się ogon, czyli tylny trójkąt jest też mniejszy, przez co rower reaguje jeszcze szybciej, jeszcze lepiej i jeździ się nim jeszcze fajniej. Czyli? Aż strach pomyśleć, jakimi rowerami za 10 lat będziemy jeździć. Czyli będzie 20 koło z tyłu. Bo jak skrócą tak, to on w ogóle będzie w ogóle zwrotny. Słuchajcie, to są bardzo fajne maszyny. Ze specami elektrycznymi jest taka sytuacja, że ich co roku brakuje. I bez różnicy, czy jest to S-Works, czy jest to lewo podstawowy, czy lewo comp, czy carbon, czy wszystko inne dookoła świata. Z elektrykami jest tak, że ich jest ciągle mało, ponieważ mimo wszystko, że w dalszym ciągu niektórzy kolarze, którzy przemawiają do waszego głosu rozsądku, jako głos narodu, ludzie, którzy krytykują rower elektryczny w 90 kilku procentach, to moje wyliczenia z mojej głowy, nie jeździli na nich. Ponieważ jakby ktoś raz garnął się w terenie rowerem elektrycznym, to by zrozumiał, dlaczego to jest takie super, hiper fajne. A mówią wszyscy ci, którzy o, jak będę stary, albo o, to dla... Wszyscy kiedyś będziemy stary. Dla cieniasów to są rowery. To nie. To jest przyszłość, na tym będą jeździć wszyscy. Bo to jest mega fajne. Ja w górach osobiście elektrykiem lubię jeździć dużo bardziej. Stopki nie da się przykręcić. Sprawdziłem. Coś masz do dodania jeszcze, my friend? Że mi się bardziej połysk podoba. A mi nie. Jeden woli grzybowo, drugi pomidorowo. I wszystko. Pozwolicie, że nie będziemy ważyć, możemy tylko oj, zobaczyć. Oj nie, bo one ciężkie są. Tak, będzie to 20 kilka kilo. Możemy zobaczyć ewentualnie, jak one tyrkają, bo zaraz może... Ale one piasty mają takie same. Tak, koła tak. Są te same. To pokażemy tylko jednego, jak tyrka. Zapraszamy, tam macie link do roweru, można kupić, zadzwonić tu do MyFrienda i on sprzeda... Kupić można sprzedać. Link. Dzięki, że nas oglądaliście. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, subskrypcje. Co ty masz do dodania? Jakiś głos rozsądku dla narodu? Coś? Dla naszych co ja dla tego narodu mogę powiedzieć? No nic nie mogę powiedzieć dla narodu. Aby do wiosny. Mówił, że wiosna ma być w lutym już. Tak? Na końcówce, tak. No to fajnie. Ja już będę jeździł wtedy rowerem. Czym? Rowerem. Jak przyjdzie? Nie, mam. Nie mogę wam pokazać jaki, bo to koncept na 2023 rok. Tak jak twoje buty. Ty sam jesteś twoje buty. Kręć. Ładnie. Ładnie. Tak, i od razu taka ciekawostka. Monitor TCU występuje w rowerach karbonowych. Tutaj mamy tylko sobie taki włącznik, którym regulujemy moc. I pokazuje nam, jak naładowana jest bateria. Wszystkie pozostałe funkcje widzimy na aplikacji Ride Control. Tu mamy plus i minus. Tak, i przycisk Walk Assist. Tu mamy Walk Assist, a tu mamy przycisk, że jak włączysz tak, to on razu turbo odpala. Tak, i zdjęcia. Tu jeszcze jest manetka EMTB, bo przerzutka tylna w EMTB zmienia inaczej. Ja nie mogę, teraz Tektro też wprowadziło. Tak, DB9, jak Aston Martin, myślisz, no, że się Aston nim Martin, wzorowali? DB9. No i co, no to tu musi go on pójść. Tylko... I tak, czekaj, dobrze? Nie, o tak zrobimy, o. Ten droższy tu. No nerkę sprzedać trzeba na taki rower, no co tu dużo mówić, no. Bez nerki jednej można żyć, tyle wam powiem. Na razie, pa.